Radio Andrychów. Dzień dobry, przy mikrofonie Marek Nycz i oczywiście na wideo też Marek Nycz, a ze mną w studiu jak zwykle w poniedziałek koledzy z portali Kalwaria 24 Andrzej Famielec. Witam serdecznie. Marcin Płaszczyca, Wadowice 24. Dzisiaj zaczniemy w przeglądzie tematów, czyli tematów tygodnia. Zaczniemy od propozycji pana Andrzeja. Propozycja dzisiaj będzie taka, że skupmy się na tym, co nam pozostało po wyborach, czyli o hejcie. Dlatego, że hejt jest nam wszechobecny, każdy wie, że jest. Nie ma jak tak dobrze wziąć i przywalić przeciwnikowi, ale zwłaszcza nie merytorycznie. A tutaj można powiedzieć, że mamy pana Marcina, który stał się też ofiarą takiego hejtu chyba. Tak? No proszę. Nie bywało. Oj, coś nowego. Nie. Ja myślę, że pan Andrzej pije tutaj do tego, że była jakaś taka ostra wymiana zdań między panią poseł Filipiak, a panem burmistrzem. Ostra zdań, no powiedzmy uszczypliwość. Między panem Filipiak, a panem burmistrzem Kalińskim. Ale ja tam nogi nie nadstawiałem w ogóle. Także to... No nie, ale były to na pańskiej stronie i na konkurencyjnej były na ten temat artykuły. No i tam się... I nagle się okazało, że to burmistrz Kaliński zwrócił się do pani poseł per Stanisławie. Ja tego nie rozumiem. Czy ktoś to umie wyjaśnić? Marcinie, no właśnie. Znaczy, no, generalnie to chyba poszło o to... powiatowy szpital. Właściwie też nie rozumiem, bo to sytuacja była taka, że był post pana burmistrza o szczepionkach. Proszę, proszę. Dzisiaj mamy takie zamieszanie. Mówi nam kolega Famielec, żeby hej tu nie było, ale a ciekawie. Sam zapomina telefon wyłączyć. No po prostu jaka wpadziocha. Znaczy to nie jest, znaczy nie wiem czy to jest hejt, bo to hejt to raczej to nie jest. Natomiast była różnica zdań między nimi, była jakaś taka kłótnia internetowa. Burmistrz się cieszył z programu szczepionkowego, który gmina realizuje za darmo dla mieszkańców. A była burmistrz przypomniała mu, że, czy upomniała, tak napisaliśmy, żeby zajął się służbą zdrowia i pracownikami, żeby dyrektorka się tym zajęła. No, tutaj jest różnica zdań, natomiast burmistrz odpisał też tak, no, zwrócił się do pani poseł, pani Stanisławie, ale właściwie chyba chodziło mu o zbieżność imion z asystentem pani poseł, czyli panem Stanisławem Kotarbą, no to... No i pani ta Ewa odpisała, żeby sobie chyba wziął pastylki czy coś takiego. Ale to jest takie... Bo powiedzmy, że tak, że konkurencyjny portal napisał, że... Nic to, nie napisał, po prostu... No, tak, że za tymi wpisami, rzekomymi wpisami pani poseł to stoi reklamować. Jej asystent, który tak naprawdę... Ale to między nim, znaczy kto zna wadowickie realia, to wie, że tam jest taka grupa osób, która od lat w internecie się boksuje. Małość jakby i taka niedojrzałość debaty publicznej w Wadowicach też jest taka, że adwersarze się przezywają nawzajem. Tak? Ten były rzecznik, pan Kotarba, nazywany jest przez drugą stronę kocichem i to jest hejt, nie? To ładne słowo. No tak, ale to... Od kotka to znaczy, no wiecie co, jak to mówi przedszkolak w Piaskownicy, to jest okej. Natomiast jeżeli to mówią osoby, które chcą uchodzić za jakieś poważne, chcą uczestniczyć w debacie publicznej, to już jest niepoważne. Same sobie wystawiają. Zaraz, panie Marcinie, ale to się chyba wzięło stąd, że pan Kotarba uczestniczył w jakichś takich właśnie wymianach zdań bardzo brzydkich i dokonał jakiegoś ktoś dokonał z jakiegoś wpisu z jego komputera o 23:45 i podpisał się kocicho i po tym się okazało, że pan Kotarba utrzymał, że ktoś musiał się dostać do jego domu kwadrans przed północą, do jego pokoju na piętrze i wpisać coś takiego, bo tego nie zrobił on. I stąd się mu przykleiło kocicho. No umówmy się, to nie wzięło się z powietrza. Tylko on sam to sobie wymyślił, zdaje się, taki nick. Nie wiem, kto sobie to wymyślił. Nie, wymyślił sobie ten, który tak się samo, włamał. Tak samo przewodniczącego rady u nas, ta druga strona, czyli ta strona opozycyjna przezywała przez długi czas statywem. To też nie było ładne. To jest,
Słuchajcie, no oczywiście skąd się to wzięło? Każdy jakiś tam błąd popełni, nie? Natomiast każdy gdzieś jest w jakiejś sytuacji publicznej. To są przezwiska, to jest przedszkole. Jeżeli ktoś potrafi w ten sposób tylko egzystować w debacie publicznej, komu kończą się jakby argumenty merytoryczne, nie potrafi rozmawiać z drugą stroną i będzie się przezywał, to dla mnie to jest w ogóle niepoważne. To są ludzie, którzy w ogóle nie powinni uczestniczyć w debacie publicznej, nie powinni mieć żadnego dostępu do urzędów publicznych, nie powinni być radnymi, nie powinni być dziennikarzami, bo to obniża w ogóle poziom debaty publicznej. To zmierzamy do tego, że przydałby się nam samorząd, tak? W tym zawodzie i weryfikacja. Nie, nie chodzi o to. Nie, chodzi o to, żeby ludzie po prostu im nie klaskali, nie? To jest dobre na stand-upie, można sobie tam różne takie rzeczy ze sceny wrzucić, ale nie w debacie publicznej, bo to właśnie obniża jakby ten poziom debaty publicznej. Później się rodzi ta nienawiść, ta złość, ta zawiść i tak dalej. No i tak jest, jak to widzimy w Wadowicach. Wadowice są przesiąknięte. Ale tak jest wszędzie, w Andrzejowie jest tak samo, w sąsiednich miejscowościach. U was tego nie ma. Bo zawsze znajdą się, i tego się nie da uniknąć, zawsze znajdą się osoby, które będą do tego podchodzić no, z żartami, może czasami najwyższych lotów, prześmiewczo, ironicznie. I no, gdybyśmy ciągle toczyli dyskusję wyłącznie na poważnie, to nie byłoby całej rozrywkowej sfery w internecie, na przykład memów. Problem zaczyna się w momencie, kiedy osoby poważne, politycy lokalni, różni działacze, no, szefowie biur poselskich i tak dalej, też uprawiają tego rodzaju działalność. No to, i tu się robi problem. To jest chyba kwestia no to właśnie obyczajów, o tym mówiłem, no, że tacy ludzie nie powinni istnieć w życiu publicznym. Powinni być z niego rugowani poprzez właśnie wybory, poprzez partie, które wpisują na listy takich ludzi. No i generalnie świecie też dziennikarskim, no to wiadomo, nie? Mamy do czynienia z jakimś Sokiem Buraka, z jakimś posłem Brejzą. Z drugiej strony, no akurat już nie ma, z panią poseł... Senator już teraz. No senatorem, no. Z poseł Pawłowicz, na szczęście ona już nie kandydowała, ale też była jakby twarzą takiego polskiego hejtu. No. To już nie będzie pani Pawłowicz? Nie jest posłanką emerytką. Ale mamy godne zastępstwo. To będzie taka ponurość. No, ale mamy panią Jachirę. No, my mieliśmy w Wadowicach przez 4 lata burmistrza, który był znany z tego, że potrafi tam uderzyć z buta, że tak powiem, językowo. Kto? Pan no, były poseł? No nie, pan były burmistrz potrafił też kogoś tam obrazić, z kimś tam się pokłócić w internecie, nieładnie kogoś nazwać. No to jest właśnie to. No, ale jemu już mieszkańcy podziękowali i ciszej nad tym... Nad tą urną. No ale też... Urną wyborczą, żeby była jasna. Jasne. Mamy też sytuację, bo teraz jak mówimy o tych, którzy odeszli, a ich sprawy jeszcze się ciągną, jak pewne zaszłości, no to też jest poseł, który ściągnął CBA, zdaje się, do Wadowic. I też został zweryfikowany przez wyborców. To, dokładnie. No to był pomysł na kampanię wyborczą chyba taki. No przed kampanią wyborczą złożył zawiadomienie, tam klękajcie narody, przestępcy, nie wiadomo co, gangsterzy i tak dalej. No przyszło CBA, sprawdziło się, okazało, że nic z tego nie będzie. Akurat informacja o tym wypłynęła po wyborach, no bo sprawdziliśmy to w CBA. Chodziło o zamianę tych działek, tak? Tak. No, chodziło o wykonanie uchwały Rady Miejskiej sprzed 4 lat, która nie była wykonywana, a pani, która miała mieć zamienione te działki, kupiła mieszkania, wydała pieniądze, w dobrej wierze tak naprawdę, no i się pytała, co z tą zamianą, bo jak nie, no to ja idę do sądu i bierzcie sobie te mieszkania i oddawajcie pieniądze, nie? No nie może też tak być, że podmiot publiczny, gmina umawia się na coś z przedsiębiorcą, podpisuje klauzulę, a później mówi, no sorry, nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi, a uchwała nadal obowiązuje. No prawo musi być wykonywane, no i zostało wykonane. No i z tego powodu burmistrz nowy, który przyszedł, spotkał się też właśnie z hejtem i był taki jeden pszczelarz tam, nowicjusz, który jeździł po jego miejscowości i rozgłaszał różne nieprawdziwe informacje o jego życiu osobistym. No tak, to rzeczywiście karygodne, ale sprawa domknięta. No, wydawałoby się, że nie ma sprawy z CBA, nie ma sprawy z zamianą działek, wszystko było zrobione legalnie.
Więc właśnie sprawa zamknięta. Jedyne co, to jeszcze powiedzmy ostatnie dwa słowa, żeby zakończyć tę część, ale nikt nie będzie żądał na przykład jakichś przeprosin no to od pana B., byłego posła? Znaczy tam są pozwy, właśnie w stosunku do tych ludzi, którzy przeszarżowali z tym swoim językiem. Nie sprawdzili też drugiej strony, nie dali się jej wypowiedzieć. Bo to oczywiście, jedna strona mówi, ten jest zły, złodziej. To tym będzie tak, to bardziej tak przykre, że już nie chroni pana posła, byłego posła immunitet. No. Znaczy jeszcze obecnego. No jeszcze tak, bo do 12 listopada tam będzie zaprzysiężenie nowego parlamentu. Znaczy co do posła, to nie wiem, jak tam sprawy się potoczyły. Wiem, że w stosunku do tych dwóch autorów tych publikacji, takich dosyć no, po bandzie, że tak powiem, jeśli chodzi o treść, no to zostały złożone wnioski do sądu. Panowie, dziękuję wam za tę pierwszą część, a my do państwa za chwilę wracamy. Pozwolimy wam odpocząć przez chwilę przy muzyce. Radio Andrychów.